Potrzebujesz stać się jak dziecko, żeby wejść do nieba. Taka śmieszna sytuacja. Potrzebujesz stać się jak dziecko, żeby pójść do nieba. Bo Bóg właśnie tak to urządził, że zbawieni będą ci, którzy zechcą się ukorzyć. Nie będą mędrkować, nie będą intelektualizować, nie będą się zgrywać, co to nie oni, tylko ci, którzy staną się jak dzieci, ujrzą Królestwo Niebios. Ci, którzy sięgną dna i będą wiedzieli, że już naprawdę o własnych siłach nic nie mogą. Ci, którzy wiedzą, że się źle mają i że tylko Bóg może im pomóc. Ci ludzie będą zbawieni. Ale ci, którzy nie zechcą zgiąć swoich kolan, ci, którzy będą trwać w swojej pysze. Jak chcesz, to mogę z tobą zaraz porozmawiać, a teraz mi przeszkadzasz. Ci, którzy będą trwać w swojej pysze, nie ujrzą Królestwa Niebios. Widzisz, Jezus umarł na krzyżu za każdy grzech. Za każdy twój grzech. Ten, który popełniłeś, ten, który popełniasz, ten, który jeszcze popełnisz. Każdy twój grzech został przybity do krzyża Golgoty. Każdy. Jezus zapłacił cenę. Zapłacił za każdy twój grzech. Ale ty potrzebujesz przez swoją wiarę po to sięgnąć. Potrzebujesz po to sięgnąć. Potrzebujesz ukorzyć się i wyznać mu, że tego potrzebujesz. Że jesteś grzesznikiem, który błądzi, który potrzebuje wybawienia. Potrzebujesz uznać Jezusa swoim Panem i Zbawicielem. I ta prosta decyzja zmieni wszystko w twoim życiu. O 180 stopni. W moim zmieniła. W moim zmieniła. Wiem, o czym mówię. Doświadczyłam Boga cudów. Doświadczyłam Boga mocy. Wiem, że to nie jest stary nudziarz na jakimś odległym tronie w niebie. Wiem, że to jest kochający, bliski Ojciec, który o mnie dba. On dba o tych, którzy mu zawierzyli. On dba o tych, którzy zaufali mu i oddali mu swoje życie. To jest najlepsza inwestycja. Decyzja, by pójść za Jezusem, jest najlepszą inwestycją. On jest dobrym Zbawicielem. On jest dobrym Bogiem. On przelał za ciebie swoją krew. Weź to, bo to jest za darmo. Nie musisz za to płacić. Zbawienie jest z łaski. Zbawienie jest przez wiarę z łaski. Nie jesteś w stanie na to zarobić. Nie jesteś w stanie na to zasłużyć. Po prostu potrzebujesz to przyjąć. Ukorzyć się i przyjąć. I wyznać Jezusa swoim Panem i Zbawicielem. Jezus wraca na tę ziemię. To się stanie niedługo. Jezus wraca na tę ziemię. Przygotuj się na ten moment. Przygotuj się, póki jesteś w drodze, bo On wróci tu jako potężny król i sędzia. Teraz jest czas, by uregulować sprawy z Bogiem. Teraz jest czas, by Mu uwierzyć, by uczynić Jezusa swoim Panem i Zbawicielem. Teraz jest na to czas. Teraz jest na to czas. Nazywamy się Kościół Mocy. Spotykamy się zawsze w niedzielę o godzinie 10 przy ulicy Dzierżoniowskiej 11. Tam uwielbiamy Boga, modlimy się. Spędzamy razem czas. Jeżeli potrzebujesz uzdrowienia, jeżeli potrzebujesz uwolnienia, czy jakiejkolwiek pomocy, możesz przyjść do nas. Ulica Dzierżoniowska 11, godzina 10 w niedzielę. Jeżeli potrzebujesz uzdrowienia teraz, chciałbyś się modlić, będziemy tutaj jeszcze jakąś chwilę, zapraszamy cię, możesz podejść.